Siemanko moi drodzy, zanim jeszcze przejdziemy do odcinka drugiego naszego z ferii zimowych zbudowania iglo, to chciałem was poinformować o tym, że troszkę jesteśmy zaskoczeni, ale dostaliśmy zaproszenie od organizatorów i wystąpimy w tą sobotę na miejskim hip-hop festiwalu w ramach takiego gościnnego występu i będziemy po prostu robili naszą nutę na scenie, na żywo. Także zapraszam was, w opisie mam pozycję, link do biletów, bardzo szybka akcja, więc no... Będziemy z tego odcinek nagrywali. Tak naprawdę w 72 godziny od wrzucenia nuty zagramy koncert. Ale to już zobaczycie na filmie za jakiś czas. No, to widzimy się, jakby co. Co, chłopaki, nie uczyliście się i teraz za łopatę musicie łapać, tak? Rowy będziecie kopać, bo się nie uczyliście. Mama mówiła, ucz się, bo będziesz rowy kopał. I co? Styl przy kopaniu iglo zawsze musi zostać zachowany. Nie? Ale przynajmniej nie jest mi zimno w twarz akurat. Tak, serio, nie jest mu zimno w twarz, nie? Musi maska off white'a, nie? Bo wtedy nie jest zimno w twarz, tak, nie? No, ale naprawdę tak jest. North Face'a, nie? No bo no, wiesz, North Face to wiesz, firma tam północna, to na pewno dobre kurki. Bo no, ten napis, chłopie, sprawia, że tu jest ciepło. Gdyby tego napisu nie było, to by ta kurtka była zimna. I raz, i dwa, i raz, i dwa, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, do pracy by się ślizgało, i raz, i dwa, i to jest biedna wersja sanek. Także moi drodzy, w dniu dzisiejszym zbudujemy wielkie iglo. Subskrybujcie kanał, czerwony przycisk na moim paluchu. No i co? Zabieramy się za robotę. Właściwie to w sumie nie w dniu dzisiejszym, bo zajmie nam to dwa dni, dziś i jutro. Czekamy w nocy aż zamarznie i jutro od rana wykopujemy, wydrążamy tunel. Panowie, ta góra ma być wysoka. Damy radę? Nie. Damy radę. O, ale energia, proszę państwa. Musimy wziąć pod uwagę to, że takich kursów musimy pewnie zrobić z 500, no może 100. Sanki na pewno będą dobrym ułatwieniem. O ile się nie wywrócą konewki. Ej, po śniegu można ciągnąć to i wydaje mi się, że to nam ułatwi robotę o 50%. Ważne, żeby taką świeżą wodę, którą wylałem, posypać szybko śniegiem, bo on się fajnie złączy. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie znam się, ale muszę mówić jakieś mądre rzeczy, żeby wyszło, że w sumie umiemy to robić. Chciałbym, żebyś porównał Fateca i Kasię w dystrybucji wody, nie? Ujazd, miałbym dwa do wzięcia, wziąłbym dwa. Patec, oczywiście wymiguje się. Ja wiem, że wy go lubicie, że jest taki w porządku, bo jest. Ale z poziomem pracowitości jest jak trąba. Dzień dobry, tutaj Łukasz W. Przyszedłem skontrolować dystrybucję wody. Tu będzie pierwszy gar, tu będzie drugi gar i z tyłu będzie trzeci gar. To. Mógłbym te sanie zrobić z samej tej taśmy, ale nie mam tyle czasu. Najważniejszy składnik, czyli taśma, je połączy ze sobą. Gar pierwszy, drugi, trzeci. Jaka konstrukcja, daj herbatę. Herbata, tak, herbata na chyba. Łuki stworzył garowóz. Jest to wóz na gary i w tych dwóch garach jest woda, ale w jednym ostatnim jest herbatka, żeby chłopcy się nie przeziębili, tylko żeby mieli gorącą herbatę. I jeszcze dookoła poukładaliśmy kubeczki, więc idziemy im to teraz zaprezentować i mam nadzieję, że się ucieszą. Nie, no na pewno się ucieszą. Ale będę miał plecy, ale będę miał plecy zrobione, chłopie. Brzuch, korpus, wszystko. Mój tata zawsze tak mówił, jak mnie namawiał do jakiejś roboty ciężkiej. Po co ci siłownia, nie? Co ty tam machasz hanterkami? Weź, chłopie, łopatę i będziesz ten. Ciekaw jestem, kiedy będzie moment, że będę bał się tu stać. Czeku, nie będziesz się bać, bo jesteś nieustraszony. Chłopaki uznali, że trzeba troszkę zmrozić naszą herbatę, więc do wrzącej herbaty dosypali śniegu i nie, pękł. Nie, żartuję. Pękło, no. Całe pękło. To jest to, to jest to. O nie. Przedstawiam wam efekt przeprowadzonych badań. Oto waszym oczom garowóz. Garowóz wyposażony jest w pojedyncze sanki boczne, znaczy dolne, sanki górne, stabilizator przedni, zobaczcie, wyciągamy jeden gar, a stabilizator w zależności od gara się dostosowuje. Następnie gar... Dawaj gara! Gar właściwy... Gar właściwy, herbata! Z herbatą. Z kubeczkiem. Proszę bardzo. Nie jest łatwo, ale wiem, że jest warto. Tak? Będzie warto, no. To jest taka zabawa z dzieciństwa, nie? Zawsze jak byliśmy młodzi, chcieliśmy budować fajne rzeczy, bałwany, iglo, zamki. W tym momencie mamy duże łopaty, mamy dużo czasu, dużo miejsca, dużo dużych dużości. I dzięki temu robimy fajne, duże iglo. Ciężko pracuję, żeby wyżywić swoją rodzinę. Nie jest łatwo. No ale wiesz, nikt nie mówił, nie? Nikt nie mówi, że będzie. Że łatwo. Będzie, nikt nie mówi, że będzie. No jak jest praca, to jest pełna tarca, nie? Krzysiu. Dokładnie. Chcę zapewnić dzieciom dobrobyt.
podążam za Pateckiem, licząc, że stanie się coś śmiesznego. Chłopie, jedyne co może stać śmiesznego, to zemrę na zawał. Ale mogę powiedzieć, że raz na czas warto zrobić sobie coś takiego. Stanąć i tak. Łup. Kurde, szkoda kolegi trochę. Pakujesz mi to, Michael, za kołnierz, wiesz co chodzi, nie? Ale wyglądasz słodko za to. No, trochę mi się nie podoba to, wiesz? Mi się też to nie podobało, ale... Nie powiem, żebym był zadowolony z takiego przebiegu sytuacji, Michael, wiesz? Ten taki ziomek na budowę, no nie? I mówi, mogę się u pana zatrudnić? A on mówi, no może pan. A zna pan angielski? A po co mi angielski na budowie? A on... Ja panu pokażę. Mietek, łom day, co day? Łom day, gdzie day? Tu day. Okej. Oj, krzyku. To jest najlepsza część żartu, nie? Jak Krzyło się sam śmieje. Ten żart nie musi być śmieszny. Ty czekasz na ten moment, aż Krzyło wybuchnie. Pracujący Mateusz. To naprawdę nie jest częsty widok, więc zapamiętajcie go dobrze. Jak muszę wracać, to pracuję. Tylko po prostu, jak wiem, że nie do końca muszę, to wtedy się opierdzielam. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak trzeba w życiu właśnie, tak, dokładnie tak. Tutaj jest niezwykły również widok. Już nie pijany Patec. Witam serdecznie wszystkich ciężko pracujących ludzi. Na każdego przyjdzie pora, że trzeba sobie chwilę. Trzeba sobie czasami odpocząć, przyznam szczerze. Kubuś, no przez ostatnią godzinę tutaj. Ciężko. Słowa nie pisną. Harował, nie? Ale. On wie, że musi, wiesz... Musi odkupić winy za wczorajszy dzień, nie? Są odkupowane winy? Myślę, że jest fajna zabawa. Monika ci wybaczy? A tak wygląda nasza góra. Jest duża. Tutaj najmniejsi u nas pracują. Byłem zmęczony, ale teraz to już taki wpadłem w taki trans. Teraz tylko... wszystko ci jedno, nie? Wszystko mi jedno. Latam sobie z tą łopatą, ciągnę ją za sobą, rzucam śnieg, jest git. Za to nie dostaniesz łyczka. Uważaj, bo bujas się wkurzy, wbiegnie w ciebie i tyle będzie. Bujas, kurde! Jadę po ciebie. Chłopie, sunę się po ciebie, sunę! Zacznij, młodego, zacznij! Dawaj go, kurwa! Dawaj go, s***a! Śniegu, po śniegu! Dawaj go do śniegu! Zrzucaj go z wujasa! Uber Eats tutaj zamawiane było pod iglo, tak? Dokładnie. Dobrze. Zapraszamy, tutaj można biegać, tutaj, tędy. Wygląda przyzwoicie. Potężna góra, kupa śniegu. Okej, 9 rano dnia następnego. Wszyscy jeszcze śpią. No nie ma się co dziwić, są strasznie zmęczeni. Jednak wiecie, to co wy widzieliście na wczorajszym filmie, nie dam rady. Nienawidzę zakładać rękawiczek, jak już mam jedną. To jest nie do zrobienia totalnie. To co wy widzicie dzisiaj i to co widzieliście na wczorajszym filmie, to był jeden dzień, więc jakby no dużo mieliśmy tutaj roboty. No i nie ma się co dziwić, że są wszyscy padnięci. Ale spokojnie, pewnie wstaną i dojdą do mnie, a ja lecę sam na razie budować i działać. Tutaj jest sporo miejsca, powiem wam szczerze. Da się już siedzieć, ale dopiero zacznie się akcja, jak tutaj wejdą dwie osoby. No i to już będzie za chwilkę, tak myślę. To tam nie ma wentylacji, nie? No. Stwierdziłeś się, tak? No. Boże, kamikaze. Ucieka, patrzcie. Ten bok tam będzie siedział przez najbliższe pół godziny. O, shit. Ale tam jest gorąco. Było cieplane. Michael jest przystosowany do tej pracy. Pół metra, chłopie, przekopiemy się za daleko, a tam się okaże, że tunel już Michael wybudował ze swoimi kompanami, chłopie, do Krakowa, nie? Precyzja, to jest to musi być pięknie, pa. Chłopie, detailing. Ale... Jak tam, Michael? Prawie już stoję. Tak? Na wyskrotowanych plecach, no. Słuchajcie, powiem wam tak, z zewnątrz, tak sobie gadaliśmy o tym zawaleniu się i z zewnątrz to jest takie, zawali się i git, się szybko odkopie. Ale jak no, tutaj jesteś, środku, jak to czujesz potęgę tego, nie? Czujesz no. Potęgę, te ciężkie kilogramy, nie? 400. Ej, stop! Mówiłem, że zatrzymacie na kamieniach. Maj tam stoi, Peter, patrz. Podejdź, zobacz, no. Ja bym tu robił loski, eskimoski. Moi drodzy, czy widzieliście kiedyś idealną śnieżkę? Ta jeszcze nie jest taka, ale przed chwilą zrobiłam idealną. Niestety Łuki mi zabrał i rzucił nią w Pateckiego. Jak ty spożytkujesz swoją drugą idealną śnieżkę? Ja? I dlaczego rzucisz Pateckiego? Nie, ja nie będę nikogo rzucać. Ja sobie poustawiam je, żeby ładnie wyglądały. Chińczycy potrafią zbudować szpital w 10 dni, ale czy potrafią zbudować iglo w dzień? Tego dowiecie się na naszym chińskim kanale. Ekipa! Co wiesz za? No.
Weź kupę. Albo masz, Karol, łap. Dobry zu. Krzyś, pierdzioszek też jest w środku? Czemu pierdzioszek? Jak walnął pierda takiego, byśmy uciec sam do, była ewakuacja na 10 minut. Ale w środku? No. Wyszedł! Po 12 godzinach! W ciemnościach! I co, kierowniku, będzie ze z tego? Kurde, dobra robota, co panowie zrobili. Wygładzimy trochę. Wykończeniówka. Wykończeniówka, no, gładzie, kładę. Zawsze mnie bawi, jak Michael wychodzi z tego iglo. To jest taki wojownik. On tam jest szefem budowy. To on dowodzi w kopalnię. Tak, to jest naprawdę jedna z niewielu rzeczy, gdzie widzę, że Michael przoduje. Dobra, nie wiem, czy to nie jest chamskie. Ale nie, to się serio, mu to zajebiście idzie. No tak. Chłopie, on tam... pozycję ma, nie? Ale chłopie, on wiesz, nic nie narzeka. Siedzi tam, chłopie, 3 godziny. Marta, słyszysz mnie? Marta! 700 tysięcy na Instagramie wbiłaś. No to co? Gratulacje! Wrzucamy Martę do śniegu na 700 tysięcy? Tak! Koniecznie! Koniecznie! Ale to zasnę tam! Jeszcze za nogi, zaleczę za nogi! 3, 4! No pani oka! I żeby te szefujcie się nie zorientował, że tutaj poszło po parkiecie. Nikt nie widział. Także jeśli ktoś chce wpaść, to będzie niesamowita okazja nas spotkać i zobaczyć i tylko przez chwilę. Myślę, że tak do 15 max tu będziemy, więc wpadajcie kto może. Wyciągamy śnieg, tak? Tak. You ready? No. Ja wrzuciłem właśnie Instastory. Ale nie mówiłeś, że jest iglo, nie? Co? Nie mówiłem, że iglo, powiedziałem, że cała ekipa. Więc nice. Przyjedzie tu parę osób i zobaczymy ich reakcję na nasze iglo. Pierwszy raz coś takiego możemy zrobić, jest ekstra w ogóle. Tak. O chłopie. No to zebranie może stać, normalnie. Ale stos! Ej, spokojnie się tu zmieści cała ekipa. Konkretne iglo. A tu u góry prześwity już są. Także moi drodzy, tak wygląda iglo. Proszę bardzo. Czekamy aż domownicy tu wrócą i zobaczymy ich reakcję. Zobaczymy co powiedzą na tą pracę. Szczególnie dziewczyny, bo one nie widziały w ogóle środka, nie? Wy tam będziecie mogły stanąć w środku. Na stojąco. Ja myślę, że ja nie stanę, nie stanę tam. Wbijajcie. Staniesz, weź zobacz. No. Staniesz, no? Stałam! Ja nie do końca stanę. Ale super! Stoicie? No. Tak, no. Całe dzieciństwo chciałam sobie budować iglo i zawsze jak statą budowałam, to zawsze na etapie tutaj jakby robienia, to się wszystko zawalało, więc pierwszy raz jestem w iglo, tak stoi i się spokojnie, że zmieścimy jak... całą ekipą w ogóle. Czaj, że dostałam zdjęcie od babci, jak tam sobie stoję, jestem taka mała i mam mojego królika. No i wysłałam mojej mamie zdjęcie i coś tam mówię, że Jezu, jaka mała klatka, nie dziwię się, że ten królik mi uciekł. A moja mama mi się przyznała po 15 latach, że wcale mi nie uciekł, tylko go wydała koleżance, bo ja miałam alergię. Tak samo moja mama zrobiła mi z... Tak samo moja mama z kotem zrobiła. Ja właśnie mówiłam właśnie Marcie, że też mi rodzice tak zrobili, jak ostatnio 3 lata temu mi mama powiedziała, że jak byłam dzieckiem, miałam 7 lat, miałam 2 świnki morskie i mama mówiła, że sąsiedzi z balkonu zabrali. Z jakim cudem? I taka całe życie rozmawiałam, jak oni mogli się wdrapać na ten balkon obok. A okazało się, że miały po prostu za gorąco i się przegrzały na słońcu biedny. Wszyscy musimy się wpakować tam. No to lecicie, bo ja jeszcze tutaj zrobiłem pewną sprawę i nie chcę wnieść do środka. O nie. Co, ale czemu nie stoicie? Ja stoję, patrz. No. Normalnie. Tylko proszę nie puszczać bąku, bo tam jest zakaz, bo jeszcze nie zaprojektowałem wentylacji. Dawaj, Grzechu, jak puścisz nas pierda. To by było całkiem zabawne. Ej, no i udał się go. Miało tak, być takie, fajnie. Że wszyscy się... A jest taki strony dźwięk tam. Bardzo. Serio, to jest tyle miejsca, że tutaj normalnie... Drugie tyle by wyszło. Ja wam pokażę, jak wygląda nasz dom. Tu jest salon, tu jest kuchnia, tu jest... Łazienka. Łazienka. To jest pokój gościnny. Ja bym mógł... To jest dom? O, więcej osób jest. Jak się ujawniliśmy z tego iglo. Praktycznie na stojąco. Ty. Witamy serdecznie w muzeum ekipowym. Wejście tylko 5 zł. Są też o Boże, jechaliśmy od was tak daleko. Sztos! Chłopie, ja tu stoję normalnie. Myślę, że jesteśmy gotowi na zawalenie tego iglo. Pierwszy etap to będzie test w sumie tego, co robiłem ja od rana. Czyli właśnie tego wejścia. Spróbuję tu wejść, zobaczymy, czy się zawali. A jak się nie zawali, to zrobię fotkę. Dawaj, śmiało wchodź. Lepiej po wejdzie, to będzie git. Dobra, Dawid, rób foteczkę, tylko tak no. W miarę szeroko. O. Dawaj. Wejdziesz sobie tędy, co? Mike od samej? Tylko Mike, tutaj jest pół centymetra. Tu jest pół centymetra, ten, tutaj nie dawaj stopy. Wiem. Tu sobie, patrz.
robisz sobie pyk, dajesz tu stopę. A ja tam skakuję od razu. Dawaj, wskakuj. Nie, stopy i wbijaj tak, jakbyś się wspinał. Nie tu, no mówię nie tu, Maj, tu masz, tu. No mówię dokładnie to, co ty to powiedziałeś. Mówiłem, Mike, tu jest dziura, nie dawaj tu. Jak mu noga ty dawaj go za nogę. Nic ci nie jest, Majka? Idę dalej. Mike, tu daj nogę, tu daj. Dobra, mamy pierwszą dziurę w ogóle. Dokładnie to, czego nie miał nie robić. Mike, pamiętaj, że jesteś prawie 2 metry nad ziemią. I u góry też jestem. Wpadnie na śnieg, nie? No tak, no tak. Tu jest super, mam tak, że jak wejdę nogą... Ej, stoi! Zróbcie mu podaczkę, jak tak stoi na górze. Dobra, ja bym dołączył się do Majka. Ja myślę, że powinniśmy wszyscy się dołączyć. Z każdej strony. Lecimy! Ej, co jest? To jest ten moment, kiedy... Tu jest dziura! Odwróć się! No to... Jak już tak się zaczął! Chłopa tam wciągnęło! Ruchome piaski! Ej. Ja bym tam wskoczył do środka! Czekaj! Dobra, wskakuję tam, wskakuję tam. Czekaj, nie kop. No. Patrzcie to. Jak Mario! Zniknął. Ja też chcę Mario zrobić. Ej. O. Oj. Ej, ale mega wytrzymałeś to iglo. Zrobiłaś. O Jezu. Te ściany naprawdę są dobrze wymierzone. Wszystkie są takiej grubości i im dalej, tym są szersze. A my się martwiliśmy, że się zawali. Jezus, o. Dobra, ja dziś chcę tamtą ścianę. Ej, już się... Lecisz mnie! Teraz leci! Jak padł! 3. Ej, tych ścian się nie da zawalić. Tak to wyglądało, teraz widać, jaka była średnica. Ej, serio dobrze wyszło i te ściany, grubość... Na środku idealne, grube? I wężałem się idąc w górę. Tak, bardzo dobrze to wyszło. Dobra, subskrybujcie kanał, kto jest nowy, będziecie na bieżąco z każdym filmem i widzimy się jutro. Na razie. Dawaj na Majka, bo mnie wyrzucił. Kamień na dobry. Dawaj trąba. No łap no. Jak uciekł? No myślałem, że chcesz rzucić na mnie. Cicho, łap. Połowy materiału zgubiłeś po drodze.